Witajcie w kolejnym dniu. Dzisiaj mam taki plan. Mam ten napój. I na zimne spoko, ale chcę troszkę do kubka nalać i zagrzać w mikrofalówce, ale to później, bo teraz po prostu mi się pić nie chcę, zrobimy to później. Po prostu chcę przetestować. A jeszcze inna rzecz, już tam musi, przed chwilką zmieniałam opatrunek. I dzisiaj mam misję specjalną, bo muszę kupić. Widzicie, w ogóle skarpetka dała radę. Muszę dzisiaj kupić dwie paczki gaz pociętych, plastry bezopatrunkowe, no i oczywiście, oj, coś nie chce się wyostrzyć. I oczywiście muszę jeszcze kupić bandaż samo przylepny. Taki jest dzisiaj mój cel. O, polecę na śniadanie, nie wiem co dzisiaj na śniadanie będę jadła. Już szykujemy śniadanie, oczywiście jajko więcej, bo dla tamusi. No i takie pyszności dzisiaj mam na śniadanie. Ręce moją mamę, bo akurat oglądam oferty pracy. Jest oferta pracy gdzieś tam pod Olsztynem jako opiekun zwierząt za 2000 i ściemnie SMS-em moją mamę, że tam jadę do pracy. Zobaczymy, co mama odpisze. To piszę SMS-a i zobaczymy, co odpisze. Dobra, to piszę mamie SMS-a, bo już napisałem, że jest oferta pracy. Napiszę to. Szykuj ADA CV i uśmieszek. Zobaczymy, co mama odpisze. Że mi już SMS od mamy, czytamy, co mama napisa. Najpierw skończ szkołę. Napiszę, przecież szkołę mam skończoną. Szkołę mam skończoną. Przecież szkołę mam skończoną. Pewnie będzie pytanie, jaką mam. Dużo wiele osób wie. Szkołę skończoną. Skończoną technik organizacji usług gastronomicznych, a po prostu technik weterynarii robię sobie dodatkowo, żeby mieć większe kwalifikacje, większe możliwości. Matury nie mam, dlatego sobie kończę technikum dodatkowo. Przyszedł mi kolejny SMS. Patrzymy, co mama mi odpisała. Ale chyba zwierzęta kucharz nie potrzebują. Napiszę, przecież ktoś musi im gotować. Ktoś musi im gotować. I uśmieszek. Zobaczymy, co mama odpisze. Dała? Patrzymy, co? Trawy. Napiszę, może być trawa. Oj, wam tak ciężko się pisze, trawa, patrząc właśnie obiektywem aparatu. Znowu SMS, chyba już ostatni, kciuk w górę. Jak sami widzicie, mojej mamy łatwo nie idzie wkręcić, nie dała się niestety wkręcić w jakiegoś pranka. No niestety. Tak jak mówiłam z samego rana, próbujemy, podgrzewamy, jak smakuje podgrzany napój. Jak w ogóle widzieliście tą metodę podgrzewania, no to jest bardzo popularne w Stanach. Ja od pewnego czasu tak podgrzewam, faktycznie jak nie mam czasu, albo po prostu tak robię jakiś test, bo z reguły to po prostu gotuję wodę w czajniku i zalewam sobie herbatę, żeby jednak ta herbata świeża była, a nie odgrzewana. Próbuję, jak smakuje ta herbata na zimno, ale podgrzana.
Całkiem dobra. Na ciepło. Smakuje jak faktycznie taka domowa herbata, naprawdę. Jestem w szoku. Spodziewałam się, że tak będzie smakować, bo to z reguły są herbaty na zimno, ale widzicie, na ciepło też jest bardzo dobra, tylko wydaje mi się, że jest bardziej słodsza. Nie wiem czemu, ale tak mi się wydaje, ale jest okej. Będę się jak zawsze przejść, pogoda nie za bardzo, ale muszę się przejść, bo muszę zrobić za łapkę tamusi, typu bandaże, gazy tego typu, więc muszę się przejść. Powiedzmy, że już zakupy zrobione, chleb kupiony, puszki dla psa kupione, gaza, plaster też, ale kurczę, nie dało mi się kupić bandaża samoprzylepnego, bo muszę iść do innego weterynarza, bo u tego weterynarza co byłam, to nie sprzedają. To muszę iść do innego weterynarza poszukać. Pierwszego weterynarza od niej udało mi się kupić tych bandaży, może mi się uda kupić u drugiego, więc idziemy, zobaczymy. Udało się kupić dwa bandażyki, troszkę większe niż mam, no ale fajnie, że się udało, w ogóle fajne kolory. Jeden kolor podobny do mojej kurtki i drugi taki fajny. Moje dwa ulubione kolory. No piękne, piękne. No i mam. Okej. Ale bez sensu było to, że musiałam, kurczę, tak jakby się u nich zarejestrować, żeby kupić te bandaże, ale ważne, że mam te bandaże. Jeszcze dzisiaj podjadę na poszukiwania. Jeszcze muszę dwa netta obskoczyć w Opolu. Poszukiwania tego. Może nóż, widelec w jakimś netto, to będzie i wtedy sobie kupię. Robię głupią nadzieję, że może akurat będzie. No zobaczymy w sumie. Przed sekundą wróciłam ze sklepu. Patrzcie, ile mi się tego Toffee Stick, Toffix udało mi się kupić. Dum, 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 dum. 4 opakowania. Wow. Czyli mamy około niecałe 4 kilo jedzenia. Taki, ale powiem wam naprawdę, naprawdę są pyszne. Naprawdę, nie są tak słodkie. No jest rewelacja. W netto za 11,99 800 gram. Chyba tak.